Siema. Tak jak wrzuciłem posta o stroju, no niestety wygrał facet. Znaczy niestety, no wygrał facet, więcej było głosów na faceta, no to pokażę strój na faceta. Zaczynamy od zarejestrowania się w SecuroServ, zakładamy strój taki tam jest, tam z brązowymi joggerami. Udajemy się w to miejsce na mapie, które pokazałem. Wchodzimy w to niebieskie kółko i rozpoczynamy ten wyścig, który tam jest akurat. On jest w samej futrynie od drzwi. Rozpoczynamy go, potwierdzamy, że chcemy rozegrać sami. Jak jesteśmy na wyborze pojazdów, po prostu opuszczamy z respi nas w naszym stroju. Wchodzimy do sklepu, dajemy D-pad w prawo i czekamy, aż nas wyrzuci. Wyrzuciło nas, możemy wyrejestrować się SecuroServ i strój jest nasz. I teraz tak, będziemy przygotowywali po kolei komponenty, no bo niestety. Każdy jeden trzeba robić tutaj pojedynczo. Czy to są buty, rękawiczki, czy kurwa czapka, czy szalik. Wszystko robi się to pojedynczo. No z tego stroju usuwamy wszystko, co mamy, zostawiamy mu tylko spodnie. Czyli ten czapkę, okulary, łańcuch, kamizelkę, czy co to tu kurtkę jest. Usuwamy i wchodzimy w płaszcze i zakładamy ten płaszcz. Pozycja numer 31. Ten strój zapisujemy. Ten strój zapisujemy jako, bo to jest glitch na dwie konsole. Zapisujemy jako konsola numer 2, czyli konsola druga albo znajomy. Tu nie widać, że wpisuje nazwę, ale C2. I teraz wchodzimy w interakcję, ekwipunek, pancerz. Zakładamy ciężki pancerz i ten strój zakładamy jako konsola numer 1. Ten zielony tutaj, jak widać, C1, C2. C1 to my, C2 to konsola druga albo znajomy, który wam nie zajebie konta, że tak powiem. To musicie mieć zaufanego znajomego, który wam nie buchnie konta. Teraz najlepiej. Teraz będzie w drugiej części stroju potrzebny nam znajomy. Znajomy, który zarejestruje się w SecuroServ, wyśle nam zaproszenie. W stylach SecuroServ będzie zmieniał stroje takie, żeby zdobyć kamizelkę, którą będziemy teraz włączyć z tym strojem. Właśnie te joggery, ta kurtka, znaczy się ten płaszcz. Będziemy łączyć z tym, no z tym strojem. Konsola 1, my zakładamy ten z zieloną kamizelką. Konsola 2 loguje się na nasze konto, zakłada strój numer C2, ale do tego trzeba netkata. Tak, znajomy wysłał zaproszenie, wchodzi w style, zmienia nam strój taki, aby było tam właśnie ta kamizelka, którą za chwilę tu pokażę. O, właśnie ta. I tak, udajemy się koło prysznica, najlepiej u siebie w mieszkaniu. I tu na raz, dwa, trzy musimy zmówić się ze znajomym. On na trzy rezygnuje z SecuroServ, a my na trzy dajemy D-pad w prawo. Ja dałem D-pad w prawo, znajomy zrezygnował z SecuroServ. Ja wychodzę z podprysznica i mam ten strój, który on mi dał. Go zapisuję jako strój. No ja tu napiszę sobie merge, że od dołączenia. Merg, tam było widać nazwę i tak, to jest merg. C1, C2, czyli konsola 1.2. I teraz tak, najlepiej robić to ustawienie, odrodzenie, ostatnie miejsce, wychodzimy na zewnątrz. Zakładamy strój numer konsola 1, konsola 1 i zakładamy spadochron. Tu na początku właśnie różnica w spadochronach. Do tego glitcha są potrzebne dwa spadochrony, albo barwy Izraela, albo klasyczny plecak. Także do Ammunition kupujemy. Jak i klasyczny, tak i barwy Izraela.
Jak już mamy te plecaki na spadochron i Izraeli klasycznym, to na początku tak. W ustawieniach, w interakcji, w stylach spadochronu ustawiamy sobie spadochron Izrael i tak. Zakładamy strój. Konsola numer 1. Zakładamy ten spadochron, zakręci się kółko, otwieramy interakcję, netka, druga konsola zakłada strój numer 2, konsola 2, opuszcza sesję online, wylogowuje się. Wtedy my zdejmujemy spadochron przez tą interakcję, włączamy netkatem internet. I jak zakręci się żółte kółko, to się udało. Teraz tak, odpalamy szemrany glina, stroje posiadane przez gracza. I jeżeli ten strój z tą kamizelką zapisaliśmy w slocie numer 1, czyli pierwszym, to dajemy dipad w prawo. Jeżeli tak jak ja w ostatnim, to dajemy dipad w lewo. No tu akurat nie pokazuję wam okienka z netcatem, bo już tego IP nie będę wam więcej udostępniał. Xbox robi to przez połączenie przychodzące, ustawia sobie na 5000. Wtedy może się zalogować drugą konsolą. PS4 po prostu odcina internet kompletnie, czyli tą ikonką Wi-Fi. No. Jeżeli. To jest dobra, teraz wracajmy tu. Dipad w lewo, dipad w prawo, czy dipad w prawo, dipad w lewo. Zależy, w którym miejscu mieliśmy strój. Jak widać, połączyłem kamizelkę z tym strojem. No ale wracając do netkata, o, PlayStation odcina wszystko Wi-Fi, ma na to 2 minuty, 3 minuty max. Xbox ustawia sobie połączenie przychodzące 5000 i tam może kurwa siedzieć pół dnia, nie wyloguje. Tylko trzeba się upewnić, że jest to zapisywane kółko. I tutaj na szemranym glinie, jak już jesteśmy, połączyliśmy strój, wchodzimy w interakcję, w style, zakładamy albo oddycharkę albo słuchawkę LCD i przez telefon opuszczamy tego szemranego glina. Tu już mamy połączony, czyli mamy jogery, było te kurwa płaszcz założony, połączyliśmy z kamizelką. Teraz pokażę, jak połączyć rękawice i buty, a na koniec jeszcze dodatkowo pokażę, jak zmienić kolor butów. Skoro strój idzie w brąz, oto zrobimy brązowe buty, mimo że będę zakładał białe. I teraz tak, ten strój, ściągamy ten oddycharkę czy słuchawkę LCD, zależy co zakładaliśmy. Idziemy strój zapisać jako własny, konsola numer 1. Ten jest bez butów, bez rękawiczek, bez niczego. I teraz tak, będziemy tworzyć strój dla konsoli numer 2, czyli do sklepu. I tu będziemy zakładali rękawiczki i to są pikselowe, jasno, takie szare, taktyczne. Zaraz wam powiem, jaki to numerek. Tu szukałem szaliki, jednak nie mogę szalika założyć, dlatego to ominę. Ale wchodzimy w rękawice i zakładamy 26 numerek na 62. Znaczy, numerki mogą się różnić, to zwróćcie uwagę, jaka to była nazwa. Są jasne, jakieś tam taktyczne. I to zapisujemy jako konsola numer 2, a do łączenia będziemy używać strój wyścigowy, ten z czarnymi rękawicami. I teraz tak, konsola numer 1 zakłada ten strój C1 bez rękawic, zakłada spadochron Izraela, konsola numer 2 wbija, zakłada strój konsola numer 2, wylogowuje się, loguje, my tam tym netcatem robimy robotę. Ja tu no, ominąłem no, trochę, może powiecie, że chujowy filmik, no ale wyciąłem wszystko to, co robię konsolą numer 2, wyciąłem tego doszczętnie netcata. No, co do tego netcata, filmiki mam tam wrzucone, jak i odblokować maski świąteczne, jak i kurwa kupić wszystko za darmo. Kiedyś pokazywałem jakiś strój, dlatego to ominąłem. No ale dobra, no tu na tą chwilę jeszcze używaliśmy tego plecaka Izraela. Szemrany glina, stroje posiadane przez gracza. Konsola numer 1 strój bez rękawic. Konsola numer 2 zakłada nam strój z rękawicami.
Do łączenia używamy stroju wyścigowego, tego z rękawicami. Czyli dipad lewo, prawo, dipad prawo, lewo, czy tam zależy kto gdzie zapisał jaki strój. Gotowy do gry. I na misji też. Zakładamy albo słuchawkę LCD, albo oddycharkę, opuszczamy przez telefon. Tylko tutaj, jeżeli ktoś ma dwie konsole, jeżeli ktoś robi dużo stroi ze znajomym przez dwie konsole, polecam wam odpalać misję Cenny ładunek. Ustawić tam też stroje posiadane przez gracza, broń własna i rozjebać tą ciężarówkę, żeby nie opuszczać, tak jak ja tu przez telefon stale opuszczałem, bo robiłem sobie kilka stroi. W końcu się doczekałem tej kurwa czapki osła, czyli tej dumce. Ja to nie dostałem za rozpierdalanie samochodów innych graczy, tylko po prostu za te właśnie stroje, za opuszczanie misji przed jej ukończeniem. Dobra, strój zapisujemy, ściągamy te badziewie z mordy jako konsola numer 1. Teraz będziemy dodawać buty, czyli idziemy do butów, buty skate'owskie i te szare buty skate'owskie. Zakładamy, zapisujemy to jako konsola numer 2. Do łączenia zakładamy strój z linii śmierci. No najlepiej ten biały. Biały, ściągamy ten hełm z Ełba, zapisujemy go jako merch i robimy to samo. Konsola numer 1 zakłada strój numer konsola 1, tylko że tutaj, tu mam jak widać barwy Izraela. Tutaj przy butach ściągamy plecak Izraela, zakładamy plecak klasyczny. A to akurat źle uciąłem. Filmik, jeszcze widać, że mam tę kurwa pakistańskie disco na plecach. Nie, Izrael tutaj do butów, nie tylko plecak klasyczny. I to samo, konsola 1 zakłada ten strój bez butów, konsola numer 2 zakłada strój z butami. My logujemy się z tym netkatem, te badziewia, no kurwa. No tu z ziomeczki właśnie, ten ma kozak niebieski strój. A tamten widzę bawi się z pasem policyjnym, później czapka. Tu ziomeczki akurat fajne mają stroje. Ten zwłaszcza z niebieskim. Ale tu kamizelka niestety przez tryb reżyserski była robiona i teraz już to odpada. Taki strój jak tu pokazuje, białe jogery, top z linii śmierci, rękawice, buty. To też wszystko robiłem przez dwie konsole. No jest tu roboty, no bo każdy komponent trzeba łączyć, kurwa, pojedynczo. Nie da rady, od razu bang, bang. Jest, kurwa, strój tylko. Na no, raz się dodaje buty, raz rękawice, raz spodnie, raz kamizelkę, raz, kurwa, top i hełm. No, no jest roboty, naprawdę. Trochę to trwa. Filmik poucinałem właśnie kurwa specjalnie, żeby nie pokazywać tam drugiej konsoli, że wbijam na sesję dla zaproszonych i zakładam drugi strój. Czy tam kamizelkę łączę, netkata, Xbox 5000, połączenie przechodzące, PS4, ikonka Wi-Fi, no cała robota. Jak konsola druga zmieni strój, opuści sesję, wyloguje się. To my włączamy kurwa internet i ściągamy spadochron. Tylko tu właśnie popełniłem błąd na filmiku. Nie wyciąłem tego, że spadochron Izraela, tylko musi to do butów musi być spadochron klasyczny. Chociaż do łączenia może nie, ale do zmiany koloru na pewno. No i ściągamy ten kurwa noktowizor. Jedziemy zapisać strój jako własny, czyli konsola numer 1. Teraz pokażę, jak zmienić kolor z tych białych butów na brązowe, czyli tu konsola numer 1 są białe z linii śmierci. Wchodzimy do buty z gumową podeszwą i tu są takie jasno-brązowe. Pozycja numer 19. I to zakładamy jako konsola numer 2 i znowu robimy ten sam myk. Tylko o właśnie tutaj, tu już jest konieczny. Do zmiany kolorów konieczny jest plecak klasyczny. I to samo, konsola 1 zakładamy spadochron klasyczny, konsola 2 wbija. Loguje się, zakłada strój numer 2.
My wtedy ściągamy ten plecak, włączamy ten internet tym netcatem, na Xboxie wpisujemy wtedy z 5000 na 0. Na playu włączamy internet i mamy brązowe buty. Tak wygląda zmiana kolorów, a do całej listy, może nie całej, ale do większości list komponentów link w opisie będzie przypięty do zajebistej stronki, w której wszystko widać, co trzeba założyć, co zdjąć, co z czego wychodzi. Czyli zakładamy tutaj to, na konsoli drugiej tamto i wychodzi nam coś takiego, że tak powiem. Że link w opisie, ten ziomeczek jest całkiem spoko, na Twitterze można do niego pisać, odpowiada. Trzeba się liczyć z tym, różnica czasowa, nie wiem, 6 godzin chyba kurwa między nami jest, także może odpowiedzieć późno, ale on mi właśnie pomógł tutaj połączyć tą kamizelkę z tym strojem, także jest petarda, elo.